Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, najserdeczniej Was witam w ten niedzielny wieczór, w naszej kolejnej kończący ten dzień modlitwie. Jako, że mamy niedzielę, to oczywiście, kochani, kompleta. Bardzo Was serdecznie zapraszam na tą wspólną modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Koni, jak to w niedzielę, jak zawsze, dziękujemy. Czyli poświęćmy teraz chwilę czasu na podziękowanie za wszystkie dobre, piękne rzeczy z tego tygodnia, z ostatnich dni, też za te wszystkie trudne. Jak najwięcej chwały Bogu po prostu oddajcie. Nie przepraszajcie, nie proście, a tylko i wyłącznie chwalcie Pana Boga. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Nim kres nadejdzie jasności, błagamy, Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci. Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem. Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj, Głębokie nocy ciemności. Ospraw to, ojcze, najlepszy przez syna twego Chrystusa, co z tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Pan cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Kto się w opiekę oddał najwyższemu i w cieniu wszechmocnego mieszka, mówi do Pana tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo on sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz. Wierność jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. A choćby tysiąc padło u boku Twego i dziesięć tysięcy po Twojej prawicy, ciebie to nie spotka. Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom, bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś najwyższego. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja Go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków Amen. Pan ci okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego. Fragment z Apokalipsy Świętego Jana. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże Wierny powierzam Ducha Mojego. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, w ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść słudza swemu w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpieczni od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza. Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego. Racz podźwignąć prosimy ludu padający, W grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela. Panno no przedtem i potem z świata podziwieniem, Uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem, Radź się wstawić o Panno za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami swoimi. Moi kochani, tak to właśnie pomodleni, pobłogosławieni możemy zasypiać jak zawsze po kolejnej wieczornej modlitwie. Więc bardzo Wam za to dziękuję, za to wspólne spotkanie. Jeszcze Wam najpiękniejszej nocy. Ściskam Was, kochani, i do usłyszenia, do zobaczenia już jutro w naszych następnych spotkaniach. Wszystkiego pięknego, dobrej nocy z Bogiem. Papa pa, dobranoc.